Dzień dobry kochani, witam was w The Sims 3. Jestem w szoku, że to w ogóle możliwe po prawie 5 miesiącach, słuchajcie. Udało mi się w końcu włączyć trójeczkę. Słuchajcie, no tak jak mówiłam, wydarzyło się mega, mega dziwna rzecz. Nic nowego, no trójka, trudno, tak bywa. Okej, i jest awansik, no super, no takie dobre wiadomości na sam początek, ekstra. Okej. Słuchajcie, także no działy się złe rzeczy, nie? Już o, może tutaj będzie trochę ciszej, to tu wam opowiem. Działy się złe rzeczy, ponieważ tak jak wam mówiłam w poprzednim odcinku, takim odcinku, nie odcinku, no że ten save się zepsuł, po prostu wywalało mnie do pulpitu i koniec. Miałam też drugi save, który był o wiele wcześniej. Wiecie, w sensie jak jeszcze dzieciaki byli o wiele mniejsi. Dlatego no jakoś udało mi się to uratować. Słuchajcie, w ułamku sekundy weszłam jakoś tam na tamtym save'ie. Czekajcie, gdzie on jest? Jedzie do domu, dobrze. Ty gdzieś tam jesteś w pracy. Ty będziesz zaraz wracał, okej. Okay. Bo wiecie, no muszę trochę ogarnąć, nie? Co się dzieje? Dzieciaki byli małe, ale ten save też mi się wyłączał. Udało mi się jakoś tam, ale ten właśnie stary save, gdzie właśnie oni jeszcze byli mali, na sekundę się włączał, dosłownie ułamek sekundy. I udało mi się jakoś tam wejść w ten ułamek sekundy, zapisać na nowo jakoś tam i później musiałam, wiecie, odgrywać znowu wszystko według swoich filmików, tak jak było, bo chciałam, żeby to wszystko było tak jak było. Także mam nadzieję, że rozumiecie. Takie trochę masło maślane, no ciężko mi to wytłumaczyć, wyjaśnić, jak wiecie, no wy tego nie widzicie, nie? No ale może mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Wrócił ze szkoły, aha, z wycieczki, okej, dobrze. Także udało mi się to wszystko dograć. Tutaj chyba tylko tak naprawdę z takich ważniejszych rzeczy to Igor nie miał tego, wiecie, tego pragnienia, że chce zmienić sobie zarost. No trudno, zmieniłam mu tak jak było. Także jest ten zarost, jest wszystko tak jak było. Wszyscy już mieli urodziny. Tak jak było po kolei w odcinkach, nie? Odgrywałam. Także no może się tu coś minimalnie różnić, czy tam pieniądze, czy coś, ale już powiem wam szczerze, że naprawdę długo mi to zajęło, żeby, wiecie, no odgrywać te filmiki, no bo to jednak trochę czasu musiałam spędzić, bo musiałam, wiecie, filmik zatrzymywać, patrzeć, czy na pewno ile, co tam działo się. No takie, wiecie, no trochę męczące, no ale jakoś to poszło. Dlaczego tak długo? No bo po prostu nie miałam na to czasu, kochani, żeby tak, wiecie, usiąść na spokojnie i poświęcić temu czas. Niestety później przyszły, wiecie, wakacje, lato, no ja wakacje jako tego nie mam, ale lato, tak, i tutaj naprawdę dużo rzeczy miałam do ogarnięcia. Także no niestety trudno, przedłużyło się, ja też troszkę zwlekałam, bo wiecie, no jak, no mówię, no miałam wolną chwilę, to wolałam, wiecie, no robić coś, co chciałam robić, tak, a nie, wiecie, no na siłę siadać tutaj w słońce 30 stopni do komputera. Także jeżeli, przepraszam, mogę tylko powiedzieć wam, przepraszam, że tak długo, no ale niestety takie problemy nastały niespodziewane i to jeszcze, wiecie, no w takim okresie, gdzie no chciałam, miałam inne rzeczy do roboty, dobra, nieważne, już nie marudzę. Bardzo się cieszę, wiecie, na razie tak jeszcze te szczęście takie jest zdystansowane, no bo wiecie, no nie wiem, co tu jeszcze się wydarzy, także czekajcie, czy on nadal charyzmę ma do zdobywania? Tak, to może włączymy mu ten Tapcast, niech on się uczy. Jeżeli już zapomnieliście tę serię, to niestety przepraszam, ale zostaje wam tylko i wyłącznie no obejrzeć sobie ostatnie odcinki, nie? Dobra, co wy robicie? Ty tutaj pracujesz, ja widzę, w tej pracy swojej. No dobra, ty już chyba wróciłeś do domu, to wiesz co? Wziąłeś ten prysznic, całkiem nieźle się czujesz, to siadaj do lekcji. Tak, chcesz nawet odrobić tę lekcję, okej. I później sobie coś zjesz na kolację. Tutaj musimy coś chyba przygotować, bo już widzę, że tutaj mało jest w tej lodówce. Podaj lunch. Hot dogi. Także tak, udało mi się, wiecie, zajść w ciążę.
Celią. Ciekawe, co miała w brzuszku przed tą przerwą. Mam nadzieję, że teraz ma to samo albo coś innego, to co chce. To się okaże. No i tak, ten odcinek będzie troszeczkę krótszy. Ja nie chcę tutaj, wiecie, długo przegrywać, bo troszkę się boję, powiem wam. No, boję się tej trójki, nie? No, naprawdę. Może to dziwnie brzmi, no, ale tak boję się trochę grać, nie? Żeby tutaj znowu coś się złego nie stało. No nie wiem, kurczę. Tak jak odpisywałam wam niektórym w komentarzach, że jeżeli teraz coś się wydarzy, no to niestety, ale już zakończę tą serię, bo no i nie będziemy od nowa znowu walczyć z tym i tak dalej i czekać na te odcinki. To nie będzie sensu. Kompletnie. Także no tak, no trudno. Zobaczymy, co będzie. Ja trzymam kciuki. Udało się. Na razie gra chodzi. Wszystko jest praktycznie tak, jak było, więc wydaje mi się, że naprawdę jest okej. Okay. Aha, no hot dogi w mikrofali. No trudno. Nie to zdrowe. Ojejku, znowu mi przyniosło do ciebie. Dobra, trudno. Sorki za te loty i te tekstury. No trudno. Robisz lekcję, okej. Okay. I jesz, tak? Dobra, no tak, zjesz, to możesz przyjść tu się położyć. Remontów też nie czyniłam na razie, no bo miałam tutaj wyremontować ten pokój, czy ten na dole, już w sumie nie pamiętam. Chyba tutaj miałam przygotować dla Bruno. Bruno ma chyba inne ubranie niż miał, więc jeżeli tak, chyba tak, ma inne, bo wcześniej miał jakiś taki brązowy. Celia rodzi, czekajcie, patrzcie. Ale numer. Super. Akurat po powrocie, zobaczcie, awans, Celia rodzi, no super. Dobra, no to jedź do szpitala. Ty też z nią. Mam nadzieję, że pójdziesz. Chyba tak. Oby tak było. No i znalazłam, wiecie, no i jedź do tego szpitala jakoś możesz, czy nie? Chyba nie. Dobra, chyba sam pójdzie. Także wiecie, no odkryłam, jak wysyłać Igora do pracy, przebieram go po prostu w strój do pracy. I wtedy spokojnie idzie, bez żadnych problemów, także także to się udało. No i tak, dobra, wracaj. Zjesz sobie jakieś jedzonko, może tego hot doga właśnie świeżego i pooglądasz chwilkę telewizji. No dobra, czy ty pójdziesz do tego szpitala, czy ja muszę cię wysyłać, czy co? Chodź tutaj, chłopie. Twoja żona rodzi. Okej. Okay, no chodź tu, chodź. Przyjdziesz po żonę. Musisz tutaj poczekać, chodź. Także tak, taka historia, nie? Mam nadzieję, że się cieszycie, ja też, bo tęskni mam za trójką, naprawdę. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie, nie? Ja nie chcę nic zapeszać. Na razie wszystko chodzi. Wiecie, no ja normalnie zmontuję i dodam odcinek, także na ten moment będzie dobrze, mam nadzieję, nie? Zobaczymy, co tam dalej. No dobra, to ja zaraz do was wracam, tylko zobaczę, jakie ja tu imię wybiorę. Czy dla chłopca, czy dla dziewczynki. Zobaczymy w ogóle, co się urodzi. Okej, okay. Zobaczymy, co tu się urodzi. Zaraz zobaczymy, już mam imię dla dziewczynki. Ale zobaczymy, może chłopiec się urodzi, nie? zobaczymy. No, czekamy. Tutaj jakieś staruszkowie. Okej, okay, pada deszcz. No i co? Czekamy. Dobrze, że on wszedł już tego. Odwiedź mamę. O, to słodko. Zobaczymy. No, dawaj. Mamy tak, słuchajcie. Igor, Celia, Bruno i Wiktor. No takie imiona, wiecie, takie dosyć oryginalne. Zaraz zobaczymy. Ojej, ma jakieś, słuchajcie, zaburzenia. No. A jak ona jest w bardzo złym stanie. Ciekawe, co się urodzi, czy chłopiec, czy dziewczynka. Bardzo chciałabym dziewczynkę, no kurczę. Naprawdę. No, dawaj. Dawaj. Kurczę, no. Kurczę, chłopiec, to jak nazwiemy? Nowej dziewczynki! Zdrowego dziecka, ponieważ ciąża przebiega. Oj, przepraszam. Możesz wybrać dwie cechy dla dziecka. Laura. Tak chciałabym, żeby się nazywała, tak? Laura. L-A-U-R-A. Okej, okay, tak. Dwie cechy, słuchajcie, czyli tak. Jedna się losuje i jedną, tak wiecie, w miarę mogę sobie wybrać, którą mogę usunąć, także trochę takie małe cheaty, ale okej. Okay. A drugą po prostu sobie mogę wybrać, czyli tak. Laura, słuchajcie, to będzie nasza dziedziczka kolejnego pokolenia, mam nadzieję. Także zobaczymy, co by tutaj wybrać. Czekajcie.
Powiem wam szczerze, że się nie zastanawiałam nad tym. Jest, łatwo się zachwyca. No to podekscytowane może nie. Ale słuchajcie, no nie wiem, roztrzepana też, niespostrzegawcza, detektywami. Słuchajcie, no nie wiem, tu mam problem. Leniuchem spokojnym, niezdarna, odważna, śpioch, gderliwa, przyjacielka, samotniczka, przyjacielska. Przyjaciół, może nie, przyjaciół. Może uwielbia przyrodę albo dobra. Nie, już dobra chyba jest, Boże. Wiktor? Chyba tak. Może zróbmy uwielbia przyrodę na przykład. Co? Co wy na to? To jest takie neutralne. Chociaż, kurczę, no nie wiem, nie wiem. Może, no nie, ja bym chciała, żeby ona była lekarzem, wiecie, w przyszłości. Dawno gadżetów. Szachy i hakerzy. Zarządzania. Kurczę, no dobra, zrobimy, słuchajcie, uwielbia przyrodę, no trudno. Takie, wiecie, neutralne trochę, nie? Wyściskać Laurę. O, jejku, w różowym tym, patrzcie, jakie cuda, czekajcie. Ty masz, Boziaka, czekaj, czy masz coś z dzieckiem? Masz. Okej. Także słuchajcie, mamy w końcu dziedziczkę, bardzo się cieszę, ale to była dla mnie niespodzianka, naprawdę. No, wracamy do domku, chodźcie. Jak tam dzieciaki, czekajcie, oni już śpią chyba, tak? Wiesz co, weź ten, nie mogę ci tu kliknąć. O matko, no dobra, słuchajcie. Czekajcie, ja tylko zobaczę, czy oni pojadą razem, czy nie. Tak, jadło razem, okej. Okay. Także dobra, już czekaj, już cię kładę. Ty połóż się tutaj już spać, bo jesteś zmęczony. Ale gdzie odrobiłeś? Nie, nie odrobiłeś. 0%, no to chłopie, no odrobię lekcję, nie tam telewizor oglądasz. Ty odrobiłeś, tak? Ukończone, dobrze, super. O jejku, tak, no czekajcie, wyściskaj, jest, wyściskaj. Tak, ty też chodź do domku. O, patrzcie, różowy smażek, to dziewczynka, ojej. Ale się cieszę, w końcu się nam udało, słuchajcie, dwóch chłopaków, a potrzebowaliśmy teraz dziewczynki do przejęcia. Laura, weź, wyściskaj też. Wyściskaj ją. Ojej, gdzie ty ją niesiesz? Noś, użyj. Aha. No dobra, no to chodź, wiesz co, chodź, chodź na dół. Dobra, czekajcie. Ogarniemy trochę, nie? Użyj. Weź prysznic i zjedz sobie i od razu położysz się spać. Już cię nie męczę, bo po porodzie możesz być zmęczona. Zupełnie normalne. Ty też jesteś troszkę głodny, ale ja bym chciała, żebyś jednak, wiesz, no córeczkę to przytulił, nie? Także tak, na pewno w kolejnym odcinku będzie już remont. Tutaj przygotuję, wiecie, no super słodki, różowy pokoik dla naszej Laurki. No i tutaj na dole coś pozmieniam chyba u niego, może jakieś biurko czy coś, no nie wiem, kurczę. Także tak, no słuchajcie, ten odcinek będzie troszeczkę krótszy niż zwykle, no ale tak jak mówię, to wiecie, po takiej przerwie. Chcę tak ostrożnie zacząć, nie? Ostrożnie. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No i że się cieszycie. No ja się cieszę bardzo i po prostu modlę się, żeby wszystko już było okej. Także no dobra, zobaczymy, co to będzie. Okej, spełniło mu się, żeby wyściskać. Jak ona się czuje? Okej, ona chce spać. Także niech sobie wraca do łóżeczka. Ty chodź zejdź na dół, też sobie coś zjesz. Może chodź. Ojej. O, aha, to ona pod prysznicem oczywiście, matko. Chyba sobie coś nuci. Tak, no on ma inną tą bluzę. No, już nie pamiętam jaką ma, już powiem wam szczerze, że nie chcę, nie chciało mi się zmieniać tej bluzy, już jak mi się udało, wiecie, dopiąć do tego momentu, że Bruno się postarzył, to już byłam naprawdę bardzo zadowolona i powiedziałam, uff, już trudno, nie przebieram go, niech będzie taki, jaki jest, trudno. No dobra, on jest chory, kurczę, to może on jeszcze by sobie skoczył jutro rano na przykład do wziąć ten zastrzyk przeciwko katarowi. O, ale to już rano może jak wstanie. Ojej, popatrzcie, oni normalnie depczą sobie po nogach. Matko, a co ty w ogóle, jak ty, w co ty jesteś ubrana i jaką masz fryzurę, kobieto? Czy ty jesteś w ogóle Celia? Nie poznajecie, masakra, jakiś, kurczę, kryzys wieku średniego czy co? Zrobić pranie. Dobra, dziewczyno, ale najpierw to ty się położysz spać już. Chyba jesteś zmęczona. Ty w sumie też, chłopie, połóż się spać. A ty kończysz tę lekcję, czy nie? Już chyba tak. Też się położę spać.
Okej, okay. No dobrze, kochani, także to by było na tyle w tym króciutkim, takim wstępnym, radosnym, mam nadzieję, odcinku. Ojejku, co taki załamany, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Także tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ten krótki odcineczek Wam się podobał, pomimo wszystko, mam nadzieję, że się cieszycie, no i cóż, już słuchajcie, w kolejnym odcinku na 100% jedziemy z tym wszystkim, zaczynamy to, co było, nie? Nie, nie, chodź spać, bo tu kotek Ci zajął, chodź. No dobrze, to buziaczki dla Was, do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa, pa, kochani.